Od pierwszej edycji też wiele zmieniło się w Twoim życiu. Miałem tu na myśli m.in. udział w Azji Express. Mhm. Czy właśnie dziewczyny teraz już Cię inaczej odbierały, kiedy pokazałaś tę nieco inną twarz w programie właśnie? Bo tutaj przyzwyczaiłaś nas do jednak no, bardziej zachowania damy. Wiesz co, ja tak, na pewno pomogły, bo Azja Express pokazał moją drugą, jakby tą prywatną stronę. Każda osoba, która mnie znała, jakby nie zdziwiło jej to, jaka byłam w Azja Express, bo wie, że ja taka jestem. Natomiast faktycznie osoby, które znają mnie tylko lub znały mnie tylko z jakichś medialnych przekazów, mogły się zaskoczyć. Myślę, że na pewno pomogło, oczywiście. Ale zdarzyło się, że dziewczyny na przykład tobie wypomniały, a pani to tak się zachowywała w Azji Express, to nam nie wolno tutaj? Ależ one tego nie wypominały, bo ja im sama na wstępie zawsze o tym mówię, że dziewczyny, ja wam nigdy nie będę dyktować długości spódnic, nigdy nie będę wam dyktować głębokości dekoltów, nigdy nie będę wam dyktować tego, że nie wolno przeklinać, ani nie będę wam mówić, co macie robić. Ja jestem po to, żeby wspierać je i pokazywać im konsekwencje pewnych zachowań. Ja naprawdę uważam, że każdy może wszystko, poza krzywdzeniem innej osoby. Ja naprawdę, to jest coś, co z Ireną zawsze dyskutujemy, ja naprawdę uważam, że spódnica nie musi być za kolano. I uważam, że dama to, damy nie definiuje to, co ma na sobie, damy definiuje to, jak się zachowuje wobec innych osób. Znam kobiety, które są zakryte od stóp do głów, a swoim zachowaniem nie zasługują na miano dam, a znam też takie, które robią sobie zdjęcie w majtkach, a damami mogę nazwać śmiało. Ta edycja z pewnością też się będzie różnić nieco prowadzącą, ponieważ mimo iż w tej samej osobie to poznaliśmy między tymi dwoma edycjami Małgorzatę Rozenek między innymi w programie Azja Express. Czy teraz miała jakiś, pokazała też inną twarz, bo jednak tutaj musi być dystyngowana, raczej poważna niż taka jak właśnie w Azji Express? Małgosi rolą w projekcie jest przede wszystkim być blisko dziewcząt i je wspierać. Oczywiście, że z tytułu jej doświadczenia i tego, że dużo już bardzo w życiu zrobiła, jest kobietą, nie jest to taka typowa przyjaciółka. Natomiast ona nie ma tam zadanie uczyć dobrych manier, tylko ma być dla nich siłą, oparciem w trudnych chwilach i robi to fenomenalnie. Gdyby ubrała się w jakieś takie kompletnie dla niej za ciasne ramy, to myślę, że one nie umiałyby od niej wziąć tej przyjaźni i tego ciepła. Ale czy dziewczyny na przykład wypominały jej jakieś zachowania z tego programu? W ogóle nie. Absolutnie, naprawdę. One miały po prostu ze sobą chemię. Jej było łatwiej do tego dotrzeć. Ona im niezmiernie imponuje. No, Małgosia jest piękną, zadbaną kobietą i czasami im się wydaje, że to jest takie proste, że to można od tak osiągnąć. Ten sposób, w jaki ona im właśnie przemycała, że to jest też ciężka praca, że okej, chcesz tak mieć, super, ale musisz też być zdyscyplinowana, musisz coś ze sobą robić, też był bardzo wartościowy. W tej edycji, mimo iż skład się nie zmienił i prowadzący, i mentorek, to tak naprawdę poznaliśmy w międzyczasie od tej pierwszej edycji nieco inną twarz Małgorzaty Rozenek. Czy dziewczyny teraz jakoś bardziej na to zwracały uwagę? Mam tu na myśli udział Małgosi w Azji Express. Czy bardziej zwracały uwagę? Ja tego nie zauważyłam. Ale czy jakoś Małgosia była właśnie inaczej odbierana przez to? Bo jednak w programie przyzwyczaiła nas do tego, że była raczej taka poważna, no, perfekcyjna, tak, a w Azji Express inną twarz pokazała. No, każdy z nas jest różny w różnych sytuacjach i przecież nawet jeżeli ktoś jest urodzony na dworze królewskim i jest pretendentem do tronu, to też różnie się zachowuje w najróżniejszych sytuacjach. Myślę, że w tym sensie to mogło dotrzeć do naszych pań.